Ja myślę, że tutaj jest całe mnóstwo problemów, które już zostały poruszone i z niektórymi chciałbym też troszeczkę, będąc w takiej podwójnej roli, popolemizować. Po pierwsze, my w tym naszym patriotyzmie cały czas, często w każdym razie, jak słusznie zauważono, święcimy bardziej klęski niż sukcesy. Bardziej jesteśmy przywiązani. Z całym szacunkiem dla Muzeum Powstania Warszawskiego, to oczywiście jest piękna część naszej historii, ale no jednak historii zakończonej tragicznie, zakończonej klęską. Natomiast myślę, że rzeczą, którą warto rzeczywiście promować, to są to, co jest polskimi sukcesami historycznymi, choć wiele ich nie ma. Tak jak Bitwa Warszawska, nie wiem, czy lepiej, czy gorzej sfilmowana w 3D, ale ja na przykład chciałbym bardzo doczekać się czasu, kiedy wreszcie rzeczywiście polski zryw solidarnościowy zakończony 4 czerwca 1989 roku zostanie uhonorowany w sposób właściwy. To jest święto narodowe. To jest rzeczywiście zjawisko, które po dziesiątkach lat, nie 40, nie tylko komunizmu, ale także wojny i budowaniu Polski przed wojną, zostało wreszcie, pokazał się naród z najlepszej strony. Powiedział tak, ja chcę tego dobrego. Myślę, że to jest data, którą już tak dziwnie zapominamy. Rodzi się pytanie dosyć podstawowe, kto ma uczyć patriotyzmu? Bo mówiliśmy, że trzeba społeczeństwo uczyć patriotyzmu. No, na pierwszą odpowiedź będzie oczywiście szkoła. Dzisiaj toczy się dyskusja nie do końca zrozumiała, a przynajmniej niezbyt zrozumiale przedstawiana przez media na temat historii. Myślę, że nie tylko historię powinno się uczyć, ale także geografii, bo z tym są równe kłopoty jak z historią. A geografia jest też częścią jakby składową wiedzy o danym kraju. Na pewno szkoła. Na pewno w jakimś sensie całe otoczenie polityczno-społeczne, ale także media. I tutaj muszę powiedzieć, że ja z przykrością biję się we własne piersi jako dziennikarz, że nie mamy wyrobionej żadnego patentu, żadnego dobrego sposobu na to, żeby tego patriotyzmu uczyć. Ponieważ albo jesteśmy hura optymistyczni, albo krytykujemy wszystko. Jeżeli na co dzień wszystkie serwisy informacyjne są przepełnione złymi wiadomościami, a nie pozytywnymi wiadomościami, że to nam się udało, tamto zrobiliśmy, albo jeżeli już, to hura optymistycznie, bo wreszcie Radwański udało się wygrać turniej w Miami, podczas gdy cały sport polski leży jak długi, no to coś jest nie tak. Przepraszam, no to jest coś nie tak. Jedna jaskółka wiosny nam nie uczy. To trzeba budować chęć bycia dumnym z siebie. A my nie jesteśmy. Ja wręcz przeciwnie, uważam, że mamy podejście takie na zasadzie my do Europy, a po co? Zbyt często wstydzimy się niepotrzebnie. Zbyt często stawiamy sobie wzorce, które wzorcami nie są. Panie dyrektorze, ja nie zgadzam się, że Francja ma być dla nas wzorem, jeśli chodzi o osiągnięcia. Zbyt długo tam mieszkałem. Jestem gotów naprawdę serio polemizować. Uważam, że nie mamy w nawyku promocji tego kraju. Nie mamy w nawyku. Nie ma żadnego, nie było, nie ma, jeszcze długo nie będzie żadnego programu promocji tego kraju. Sprzedawania wartości produktów tego kraju. Polska jest marką, przechodzę na grunt ekonomiczny. Polska jest konkretną marką, którą należy promować, a promocja jest na ostatnim miejscu zadań rządu. Mamy dużo pomysłów, żadnej realizacji, wszystkiego, żadnych funduszów na to. Nie da się promować czegokolwiek bez pieniędzy. Tak jak nie da się budować dróg bez pieniędzy, co swego czasu usiłował udowodnić przedwojenny minister transportu Malczewski. Myślę, że cały czas mamy, zwłaszcza teraz, dyskusję, którą w jakimś sensie w lalce napisał świętej pamięci Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Prus. Mianowicie, kto jest większym patriotą, Wokulski czy Rzecki? To jest ten dylemat między pewnym romantyzmem patriotyzmu, a praktyką. Myślę, że dzisiaj czas na rozsądnych Wokulskich i jak słusznie
Pan zauważył, zdaliśmy egzamin z transformacji. Uważam, że to jest rzeczywiście ogromny wyraz patriotyzmu, rozpoczęty, raz jeszcze podkreślam, 4 czerwca 1989 roku. On trwa do dzisiaj. Już dokładnie na zakończenie chciałbym, nie powiem tego dosłownie, bo pamięć zawodna, ale przypomnieć słowa poety, szli wołając Polska, Polska. W tym Pan Bóg się ukazał z zagorającego krzaka i zapytał, no dobrze, Polska, ale jaka? Właśnie Polska, ale jaka?